Miesiące po angielsku. Months in English. Zapamiętaj sobie, że nazwy miesięcy w języku angielskim piszemy wielką literą. Powtarzaj po mnie. Styczeń. January. January. Kiedy są Twoje urodziny? When is your birthday? When is your birthday? Moje urodziny są siódmego stycznia. My birthday is on January seventh. My birthday is on January seventh. Luty. February. February. Urodziłem się w lutym. I was born in February. I was born in February. Marzec, March. March. Mój ojciec zmarł w marcu. My father died in March. My father died in March. Kwiecień. April. April. Wróciliśmy w kwietniu. We came back in April. We came back in April. Maj, May, May. Zacząłem pracować tam w maju. I started working there in May. I started working there in May. Czerwiec, June. June. Oni biorą ślub w czerwcu. They're getting married in June. They're getting married in June. Lipiec. July. July. Zwykle na wakacje jeździmy w lipcu. We usually go on vacation in July. We usually go on vacation in July. Sierpień, August. August. Sierpień jest moim ulubionym miesiącem roku. August is my favorite month of the year. August. Is my favorite month of the year? Wrzesień. September. September. Czy 3 września będzie pan odpowiadał? Is September the 3rd ok with you? Is September the 3rd ok with you? Październik. Oktober. Oktober. Wprowadziliśmy się w październiku zeszłego roku. We moved in last October. We moved in last October. Listopad. November. November. Na początku listopada padał śnieg. It snowed in early November. It snowed in early November. Grudzień, December. December. Wigilia na rok 2020 obchodzona jest czwartek 24 grudnia. Christmas Eve 2020 is celebrated on Thursday, December 24. Christmas Eve 2020 is celebrated on Thursday, December 24. Zadanie napisanie. Napisz w komentarzu po angielsku jaki jest twój ulubiony miesiąc i uzasadnij dlaczego. Posegregowane lekcje, sklep MP3 lub PDF z nauki offline i wiele więcej znajdziesz na www.languages.pl Zapisz się na korepetycje online z języka angielskiego lub niemieckiego. Udostępnij te darmowe lekcje swoim znajomym jako post na Facebooku. Oraz kliknij subskrybuj oraz dzwoneczek. Dzięki temu nie umilnie cię żadna nowa lekcja. See you soon.